Ligowy klasyk Legia Warszawa, Wisła Kraków wzbudza spore emocje wśród fanów naszej rodzimej piłki. Dziś opowiem o jednym z najciekawszych przypadków w historii konfrontacji między tymi dwoma bardzo utytułowanymi klubami. W sezonie 1955 Legia, występująca wówczas pod szyldem CWKS, zdobyła swoje pierwsze Mistrzostwo Polski, a Wisła zajęła siódme miejsce w tabeli. W kolejnych rozgrywkach jedni i drudzy od początku radzili sobie bardzo dobrze. Obu ekipom zależało na poważnym osiągnięciu na koniec sezonu, choćby z powodu jubileuszów. W 1956 roku Legia kończyła 40, a Wisła 50 lat. Jak widzicie, klub z Grodu Kraka przez jakiś czas przewodził stawce, jednak z początkiem maja, tuż po okazałym zwycięstwie nad Górnikiem, mocno obniżył loty. Remis z Kolejarzem Poznań, czyli dzisiejszym Lechem, nie zwiastował kryzysu, ale pierwsza porażka w sezonie z przeciętną Odrą w Opolu wysłała kibicom sygnał ostrzegawczy. Spotęgowały go porażka z Lechią i bezbramkowy remis z walczącą o utrzymanie Gwardią Warszawa. Na półmetku sezonu tabeli przewodzili zatem Wojskowi, mający tyle samo punktów co Lechia, a za ich plecami plasowała się Biała Gwiazda, której po piętach deptał Chorzowski Ruch. Niewielkie różnice punktowe między zespołami z czołówki dawały nadzieję na bardzo emocjonującą jesień i zażartą walkę o mistrzowski tytuł. Po 6-tygodniowej przerwie w rozgrywkach Legia gładko rozprawiła się z Lechią, a Wisła wciąż nie potrafiła wyjść z kryzysu, przegrywając 0-2 z ostatnią w tabeli Polonią Bydgoszcz. Na tydzień przed bezpośrednim starciem jedni i drudzy musieli uznać wyższość Ślązaków. Legioniści przegrali w Zabrzu, Wiślacy u siebie z Ruchem. Niebiescy zrównali się punktami z Legią, zatem piłkarze ze stolicy musieli mieć się na baczności, bo każde ich potknięcie mogło zostać skrzętnie wykorzystane przez ośmiokrotnych wówczas mistrzów Polski. Fani z Krakowa liczyli natomiast na przełamanie swoich ulubieńców, bo gdzie najlepiej przerywać złą passę, jak nie na stadionie lidera. Ponadto w ich pamięci całkiem świeże było wspomnienie z pewnego kwietniowego popołudnia, podczas którego Wiślacy pokonali CWKS 2-0. Co by nie mówić, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, zdecydowanym faworytem rewanżu była Legia, jednak absolutnie nikt nie mógł przypuszczać, że zaaplikuje Wiśle tuzin goli. Wynik 12-0 zapisał się w księgach ekstraklasy jako najwyższe zwycięstwo Legii, najwyższa porażka Wisły oraz najwyższe ligowe zwycięstwo po II wojnie światowej. Różnicą 12 goli po 1945 roku, o czym wspomniałem w jednym z poprzednich materiałów, wygrał też Ruch, który w sezonie 1948 rozgromił Widzew Łódź 13-1. Najwyższe zwycięstwo w całej historii ekstraklasy, należące notabene do Wisły Kraków, nie zostało naruszone. 19 sierpnia 1956 roku 20 tysięcy kibiców zgromadzonych na stadionie Wojska Polskiego podziwiało 5 trafień znakomitego Ernesta Pola, najlepszego strzelca w historii najwyższego szczebla rozgrywkowego w naszym kraju. Hat-trickiem popisała się natomiast legenda stołecznego klubu, Lucjan Brychczy. Prasa ogólnie zachwycała się występem i wynikiem Legii, jednak przedstawiciele Gazety Krakowskiej jakby wzruszali ramionami, bardziej ganiąc swoich piłkarzy niż chwaląc zwycięzców. Tak wysoki wynik nie jest bynajmniej rezultatem jakiejś nadzwyczajnej formy CWKS-u, który grał na normalnym poziomie, ale przede wszystkim zasługą bardzo słabej gry formacji defensywnych Wisły z bramkarzem Kaliszem na czele. W podobnym tonie brzmiała relacja dziennika Echo Krakowa. Tutaj bardzo mocno zganiono bramkarza Wisły, Stanisława Kalisza oraz jego defensorów, pisząc: przynajmniej 5 bramek spuszczonego tuzina zapisać należy na karb wprost skandalicznie broniącego tym razem Kalisza.
Trzeba dalszymi bramkami obarczyć należy robiących szkolne błędy obrońców krakowskich, a wówczas otrzymamy wynik 4-0. A więc taki, jaki byłby w pełni odzwierciedleniem przebiegu gry. Oddam jeszcze głos trenerowi Białej Gwiazdy, Arturowi Woźniakowi, który bez szczypania się w język stwierdził: osobiście nie liczyłem się z możliwością zwycięstwa, ale nigdy nie przypuszczałem, że porażka będzie tak wysoka. Cała drużyna zagrała fatalnie, a wielu zawodników z Kaliszem na czele beznadziejnie słabo. Co ciekawe, w następnej kolejce Wisła w hokejowym stylu pokonała w derbach Garbarnię. Do końca rozgrywek grała w kratkę, a po latach piłkarze mówili, że dołek, w który wpadli, był wynikiem katorżniczych treningów serwowanych im przez sztab szkoleniowy. Rekordowe zwycięstwo tak mocno uskrzydliło Legię, że ze spokojem frunęła po drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. We'll be right back.